Przed sesją Rady Powiatu samorządowcy i przedstawiciele służb mundurowych uhonorowali zwycięzców wojewódzkiego konkursu plastycznego dla przedszkolaków pod hasłem 112 ratuje życie. Nagrodę otrzymali Jessica Gołyga i Paulina Stupiec z przedszkola nr 6, Malwina Sondaj z przedszkola nr 4, Bartosz Wojewódka z prywatnego przedszkola Smerfiki i Julia Puławska z przedszkola nr 4. Tymczasem już na sesji radni zajęli się zmianami w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. Uchwalili plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wysłuchali też sprawozdań straży i policji z tego, co działo się w powiecie w ubiegłym roku i sprawozdania o stanie powiatowych i wojewódzkich dróg. Już niebawem mieszkańcy powiatu obrady sesji rady będą mogli obejrzeć w internecie w związku ze styczniową nowelizacją ustaw samorządowych, która nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad Rady Gminy, Rady Powiatu oraz Sejmiku Województwa. Te zmiany oznaczają dla samorządów dodatkowe koszty. Będziemy musieli zakupić sprzęt elektroniczny, który pozwoli na rejestrowanie przebiegu sesji oraz na głosowanie przy pomocy elektroniki. Zgodnie z nowymi przepisami sesje mają być transmitowane i nagrywane od nowej kadencji, ale już dziś radni Rady Powiatu przegłosowali zwiększenie budżetu o 100 tysięcy zł z przeznaczeniem tych pieniędzy właśnie na zakup odpowiedniego sprzętu. Nagrania obrad mają być udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej samorządu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty, zakładają nowe przepisy.